Szczęść Boże, coś wam powiem. Dlaczego Jezus zabraniał złym duchom mówić, że jest Synem Bożym? Przecież mówiły prawdę. Powód jest bardzo prosty. Zły, jak wczoraj wspomniałem, także wierzy w obecność i działania Pana Boga. Ale wiara człowieka musi wiązać się z miłością, której szatan nie ma w sobie. Kiedy Jezus wędrował od wioski do wioski, a ludzie za nim podążali, nie ograniczał się tylko do mówienia o miłości. Jego słowa były podparte konkretnymi gestami. Były to uzdrowienia, uwolnienia od złego, nawrócenia. Ludzie doświadczali namacalnie miłości Boga, bo Jezus kładł na nich ręce i oni mogli się Go dotknąć. Tłumy szukały Go i chciały Go zatrzymać. Byłoby to wygodne, gdyby uzdrowiciel był w zasięgu ręki. Tylko to nie jest możliwe. Jezus nie pozwala się zatrzymać i odchodzi. Wydaje nam się, że wtedy znika z naszego życia. Jest to nieprawdą, bo On nadal jest, choć nie odczuwamy Go tak silnie, albo wręcz po prostu nie odczuwamy Jego obecności wcale. Trzeba wtedy odwołać się do wiary, do tego, co wcześniej nam uczynił. I choć chcielibyśmy celebrować to indywidualne spotkanie z Nim w zaciszu swoich czterech ścian, to będzie to bardzo trudne, bo doświadczenie miłości nie da się zamknąć w jakichś ramach. Ono sprawia, że człowiek jest pełen chęci do życia i działania. Zobaczmy na przykład teściową Piotra, która leży chora. Choroba uziemiła ją. Normalnie po przejściu choroby, po gorączce, gdy wracamy do zdrowia, potrzebujemy czasu na powrót do sił. To jest natychmiastowe uzdrowienie, nie tylko z choroby, ale z całego zmęczenia. To jest cud. Choroby są po to, by nam przypominać, że nasz kontrakt z życiem może być w każdej chwili unieważniony, napisał Emil Cioran. I takie cuda zdarzają się w naszym życiu, czy też otoczeniu. Życie z wiarą jest bardzo dynamiczne. Jezusa ciągle musimy szukać. I On czasem znajduje się w miejscu pustynnym, gdzie pokazuje nam, że jest nam to potrzebne. Żebyśmy zrozumieli, że nie można ciągle biec i pracować na wysokich obrotach. Ale należy też się zatrzymywać i wyciszyć. Dzięki temu życie zaczyna toczyć się zupełnie innym torem. I wtedy dociera do nas, że jesteśmy posłani, aby głosić Jezusa wszędzie. Na ulicach, placach, kościołach, domach, czy też szkołach. Każde miejsce jest dobre, ale nie każdy chce nas przyjąć z otwartymi rękami. Są na świecie miejsca, gdzie przyznanie się do tego, że jest się chrześcijaninem, jest równoznaczne z podpisaniem na siebie wyroku śmierci. Życie tu na ziemi jest etapem przejściowym, który daje nam czas do tego, abyśmy głosili Jezusa tam, gdzie Go nie znają. Nie możemy blokować rozprzestrzeniania się dobrej nowiny, ale mamy ją roznosić. Nasze spotkanie z Jezusem musi być wciąż ponawiane. Jest ono jak dialog pomiędzy dwojgiem ludzi. Nigdy jest go dosyć. Nawet dwie kochające się osoby wciąż muszą odnawiać i oczyszczać drogę prowadzącą do siebie nawzajem. Jeśli tego nie robią, droga ta szybko zarasta i z upływem czasu coraz trudniej się po niej idzie.